Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po długiej przerwie z mojego językowego mentoringu, coachingu, czy jak to chcecie nazwać, pierdol. Dzisiejszy temat jest zaproponowany przez jednego z widzów. Bardzo się cieszę, że został on poruszony. Mianowicie pytanie brzmi, czy moim zdaniem da się uczyć kilku języków naraz? I bardzo mi się podoba to, że w tym pytaniu jest zawarte moim zdaniem, ponieważ no jakby na tym się będę opierał, na tym jak to wyglądało u mnie, ponieważ jak być może wiecie, jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, jeśli nie, no to zapraszam, Abletr jestem na Instagramie, tak jak tutaj, to wiecie, że raz na jakiś czas, raz na kilka dni wrzucam taki swój program na dziś dzień w językach obcych i w tym programie zazwyczaj są trzy języki, no w zasadzie zawsze są trzy języki, obecnie taki mam przyjętą rutynę językową. Przy czym, no właśnie, to pytanie jest bardzo szerokie, ponieważ uczenie się kilku języków naraz no może być tak jak w moim przypadku, jak mam dni na przykład gruzińsko, rosyjsko, angielskie, że gruziński to jest totalny poziom dna, rosyjski to jest poziom swobodnej rozmowy i uczę się słów teraz takich powiedzmy, no powiedzmy literackich, takich bardziej zaawansowanych niż codzienna komunikacja, a w angielskim no to już są słówka bardzo zaawansowane w konkretnym zakresie, tak? Na przykład tam, nie wiem, społeczeństwo, czy kultura, czy fizyka kwantowa, której się nie uczę, ale powiedzmy, że na przykład to jest ten poziom. Więc jeśli chodzi o naukę kilku języków naraz, na różnym poziomie opanowania, bo bez problemu, na tym to polega, nie? W sensie to troszeczkę może marginalizuje, ale uczymy się przecież codziennie, tak? Nawet języka polskiego się uczymy codziennie, jakichś nowych, nie wiem, słówek, form, konstrukcji, bo język ewoluuje. Ale nawet na poziomie języków obcych, uczonych na różnym poziomie, jest to możliwe. Jeśli macie czas, jesteście w stanie sobie to bez problemu dorzucić. Natomiast jeśli chodzi o języki, które uczymy, powiedzmy, że na przykład dzisiaj jest tam, powiedzmy, nie wiem, 1 marca będzie, tak, nowy miesiąc, więc zaczynamy coś nowego, nowy miesiąc, nowa ja, i zaczynamy od równego poziomu, no powiedzmy, posłuszmy się moim przykładem sprzed 2 lat w sumie już prawie, no zeszłorocznym, norweski, turecki, zacząłem je mniej więcej w tym samym momencie i czy było możliwe iść w górę w obydwu? Tak. I to jest jakby odpowiedź prosta. Być może to zależy, nie wiem, od jakiegoś rodzaju mózgu, tego jakie macie doświadczenia i inne rzeczy i w sposób w jaki się uczycie, bo każdy ma inny sposób, ale moim zdaniem uczenie się kilku języków naraz jest nie tylko możliwe, ale jest nawet potrzebne i bardzo rozwijające, ponieważ o tyle, o ile te języki nie są spokrewnione, to jest ważna rzecz, do której przejdziemy dalej, to uczenie się kilku słówek na tym samym poziomie, czyli tak, jeśli uczycie się zostańmy przy tym norweskim, jeśli w norweskim uczycie się zwierząt i w tureckim zwierząt, moim zdaniem, z tego co ja pamiętam i z tego co mi się teraz wydaje, było mi o wiele łatwiej skojarzyć te nazwy zwierzątek, ponieważ po prostu miałem dwie różne nazwy do zapamiętania na jedną nazwę i którąś z nich zawsze zapamiętałem i prawdopodobnie też, znaczy oczywiście tak to działało niekiedy, że słysząc, nie wiem, owca, wiedząc słowo po norwesku, od razu kojarzyło mi się, że uczyłem się w tym samym momencie tureckiego, więc tureckie też znałem. I to jest bardzo pomocna rzecz, tak mi się wydaje, w sensie bardzo dużo osób myśli, nie będę się uczył kilku języków naraz, bo mi się wszystko pomiesza. To nie jest prawda, bo języki niespokrewnione, albo na przykład spokrewnione, tak jak dajmy na to germańskie i romańskie, czyli ktoś z Was się na przykład uczy niemieckiego i hiszpańskiego naraz, nie powinno Wam się mieszać, nie powinno Wam sprawiać problemu, ponieważ te języki mają inną melodię i inny rodzaj słownictwa. Część oczywiście się pokrywa, wiadomo, ale to jakby są wyjątki i to Wam się będzie prawdopodobnie mylić do końca życia. A teraz przechodząc do kwestii języków podobnych. Jak wiecie, ja ostatnio bardzo mocno wywindowałem swój białoruski i uczyłem się białoruskiego na równi z rosyjskim. Co prawda mój rosyjski był już na poziomie całkiem fajnym, kiedy zacząłem się uczyć białoruskiego, ale był pewien moment, kiedy mój białoruski jakby podskoczył do poziomu niemalże rosyjskiego. Obecnie uważam, że te poziomy są równe i to był bardzo ciężki moment dla obydwu tych języków we mnie, ponieważ nie potrafiłem
inaczej, bardzo często mieszałem je i o ile, powiedzmy, że tak powiem, kulturowo w języku białoruskim mieszanie go z rosyjskim jest całkowicie normalne, o tyle w rosyjskim no jest to totalnie w ogóle niezrozumiałe. Powiedzmy, że będziecie chcieli znać na przykład niemiecki i szwedzki. I niemiecki już znacie na jakimś tam poziomie komunikatywnym, fajnym w miarę i zaczynacie szwedzki od zera. Na początku idzie wam to w miarę bardzo sprawnie, ponieważ ten niemiecki znacie już bardzo dobrze, tak? I bardzo dużo słów oczywiście jest podobnych, ma podobną budowę, zdania się buduje podobnie, myśli się w miarę podobnie, w związku z czym ten szwedzki będzie wam szedł w górę bardzo silnie. A w ogóle mówi się tak, że może coś iść bardzo silnie, bardzo mocno będzie szedł. Ale w pewnym momencie prawdopodobnie dojdziecie do tego, że mówiąc po niemiecku, bądź mówiąc po szwedzku, ale zajmijmy się językiem bardziej tym wcześniejszym, czyli niemieckim, jeśli będziecie mówić po niemiecku i będą wam wchodzić słówka szwedzkie. To jest naturalny moment i nie należy się go bać, ponieważ ten moment trzeba jakoś przejść i trzeba na nim bardzo mocno, no bardzo mocno, długo przede wszystkim i dość skrupulatnie pracować. Na przykład ja w tym momencie mój białoruski i rosyjski są już w miarę odseparowane, już wiedzą, że to nie jest jedna rzecz. I oczywiście zdarzają mi się momenty, że zapomnę słowa po białorusku, wrzucę rosyjskie, czy na odwrót. I jest to spoko, nie ma tutaj się czym przejmować. Ale w takich sytuacjach najważniejsze jest słuchanie języków. W sensie słuchacie sobie radia, słuchacie sobie wiadomości, słuchacie sobie czegokolwiek. I wasz język wtedy... Przepraszam. I wasz mózg wtedy wyłapuje po prostu fale, na jakich nadają języki. To znaczy, żeby już nie iść tak bardzo metaforycznie, po prostu język w tym momencie zaczyna rozpoznawać, aha, to brzmi w miarę podobnie, ale ten gość, który mi mówi te rzeczy, to jest gość, który mówi po niemiecku. I tak mniej więcej brzmi ten język. I się odcinamy w tym momencie, a tak mówi ten gość po szwedzku. To wychodzi w miarę naturalnie, ale po prostu chciałbym wam zasygnalizować, żeby nie było, że ja wam dzisiaj powiem, tak, uczcie się kilku języków naraz, bez problemu, nic wam się nie stanie, bo oczywiście będą wam się mylić słowa, będą wam się mylić formy, będziecie czasami mieć taką zawieszkę w mózgu, ja na przykład mam czasami, jak po gruzińsku mówię, to myślę po włosku, co jest strasznie dziwne. Nie wiadomo dlaczego, nie? Bo to są totalnie różne języki, ale mam takie momenty, że mówię po gruzińsku i chcę jakąś formę włoską wrzucić, czy tam czasownik, czy coś. Reasumując, jeśli chcecie się uczyć kilku języków naraz, i to po pierwsze, zdecydujcie, czy macie na to czas. Jeśli macie ten czas, to śmiało. Idźcie w to, to jest bardzo fajne i bardzo rozwijające wasz mózg, wasze myślenie i będziecie o wiele fajniej, o wiele szybciej rozróżniać pewne formy, będziecie o wiele szybciej się przełączać między językami. Tylko ważna sprawa, jeśli są to języki z różnych rodzin, jak najbardziej idźcie. Jeśli są to języki z jednej rodziny, to tutaj należy się zastanowić po prostu nad tym, do jakiego stopnia te języki chcecie znać i do jakiego stopnia chcecie, żeby te języki się nawzajem wypierały. Ponieważ no jest to, tak jak na przykładzie mojego białoruskiego i rosyjskiego, ważna kwestia, którą na pewno należy rozważyć, ale myślę, że każdy język, każde podstawy, nawet jakiegokolwiek języka, zawsze dają coś do naszego życia, więc nawet jeśli, nie wiem, znacie ten niemiecki, zaczniecie szwedzki i będziecie się go uczyć do pewnego poziomu, to może się na przykład wydarzyć tak, że nagle wam się niemiecki nie będzie przydawać, a znajdziecie pracę ze szwedzkim, czy coś, czy będziecie, nie wiem, poznacie przyjaciół ze Szwecji i ten szwedzki nagle stanie się waszym głównym językiem germańskim. Także zawsze warto się uczyć języków, tylko musicie sobie sami odpowiedzieć, czy macie na to czas i czy macie do tego motywację. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Nie zapomnijcie dać lajka w górę, jeśli wam się podobało, zasubskrybować kanał. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie języków, to zapraszam do kontaktu ze mną. Jak wiecie, uruchomiłem niedawno swoją działalność na platformie iTalki, na której uczę języków. Możecie się również ze mną kontaktować poprzez fanpage na Facebooku bądź przez Instagrama. Jeśli macie jakieś sugestie odnośnie tematów, które chcielibyście, żebym poruszył w swoich filmikach na temat nauki języków obcych, śmiało piszcie w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Ciao!